Katowicach, taki duży lokal. Zakochała się we mnie jedna babka. Była to babka toaletowa, czyli pani Haźlowa. Ciągle mnie tam do siebie wołała i ciągle mnie ino: panie Ludzku, pójdź no pan, Jerunie, jak pan mi się podoba, jaki pan pośmiewny, w tej mycce pan tam łazi, kurde bele, pan może przychodzić zawsze do mnie za darmo. Dla pana są zawsze drzwi od mojego haźla otwarte. Jerunie, jakby tak pan sam powiedział z tej sceny, co oni to z tą wódką zrobili? Tyć to trzeba poruszyć, ten problem, co oni to prohibicją? Co oni to robią? Co oni to robią? Gdyć tak gorzoła podrożeć, to idzie o głupieć. Jak nam się bez to zarobki popsuli, jak jo teraz wyciągnę te 1800 dziennie, to wszystko. A ta szatnia jak na rzeko, co by się dorobić, musi ludziom po kapsach sznupać, pieruna. Co oni to robią, co oni to robią? Kaj te czasy, co klienty ostawiali w kieliszkach, to były czasy. Jo zawsze dla męża te pół litra śloła dziennie. Jak on się cieszył, jak on mnie całował, jak on mnie kochał. On zawsze ta wódka kochał, on codziennie ją musi mieć. Ten pierun tak jak mnie. A teraz nerwowy się zrobił, szłapy mu się czynsą. Skąd ją wezna, skąd no? To ostawi, to. A jak już to kelner pierwszy wahuje, co by porwać i wyzryć, bo teraz on już ode mnie naleje, nie ma się co dziwić, no i wyżej po pysku, bo ludzie czyźwi jak druty, siulać się nie dadzą. Co oni to robią, co oni to robią? Jakich ja tu miał klientów, to u mnie tu nie sry, nie bywał. Tu dyrektory, inżyniery, oficery, to byli ludzie, a teraz same hochsztaplery. Pieru na sosnowco przelecą przez haziel i no patrzą co porwać i wynieść. A ja tu kupuję alizule, papiury, przeca to kosztuje, nie? Ja tu kiedyś miała dodatkowych klientów, już nie przychodzą. Kiedyś ta z tego tołtolotka ino do mnie przychodziła za darmo i jej strąpła go dom. Halo, pani miscyno, ja tutaj wszystko kupuję, te pora złoty na miesiąc byście mogli dać, nie? A ona go do rzeczu robi. No kaj ona robi, kaj robi. Gdyć ona robi firma Tołtoloto, a tu jest gastronomia śląsko. Po tym dawała po 100 zł, teraz nie przychodzi. Z doma do kiosku się kibel przyniesła i tam cedzi. Co oni to robią? Co oni to robią? Jo kiedyś na awario, na fajrad mi się haziel zasztopował. Nie leciała w pogulik tauchera i no sama przedziktowałam. Przyszłam taka zmachana kole 12. Jak mój na mnie rycą, go do Maryjka, ty pieruno. Kaj ty łazisz, cóż, kaj łaza, co ty go do... Ja miała awario. Go do mnie ryc, nie ryc. Gdy dzioci na chłopów nie puda, jak mnie już jest zibną zipcy wiary i wlazła do łóżka, bo mężowi się no leży, codziennie trzeba dać, a on mi go do... Maryjka, puknij się, bo cię haźlim czuć. No Chrystusie, jeszcze nigdy mi tak nie powiedział. Co ty myślisz, że w parfinerii robię?
by da mu parfinami woniać. Głupi knebel stary, a my się kiedyś kochali, jak myśmy się kochali, on był za mną i ja była za nim, to przed nami nie wiem, a teraz no te nerwy i nerwy, ach. Jak ja się roz kiedyś znerwowałam, bo miałam zaś awarię, się kelner z kelnerką szczaśli, zupa im się wylała, ja musiała wziąć mata, posłoniać, i da wypłukać, w babskim nie było wody, i poszła do męskiego, kokotek groty mu obwiązali pieronie, pół roku temu, mimo w to naprawić, i poszła do męskiego, ale tam był klient, bo on nie chciał wyleźć, i ja mu klupia, halo, tam proszę wyleźć, bo ja muszę wyleźć. A on nic, mnie to w nerwo, ze szmaty mi zaczął kidać, godą może o żarty się obalił, albo glazura mu się spodobała. Ja, są takie pieruny, puściany flizu wydubali, właża rań, jakby mnie w to w pysk strzelił. A on do mnie, co ty staro babo, tu hopo wpadłem dość. Jak ją miała ta szmata, jak ją mnie pizna, z lewej, z prawej, jak ją uloła, jak mnie ręce boleli. Ta zupa była z makaronem, bo ino nudle w lufcie furgali. No niech idzie, niech zawrą takiego świniorza, takie coś kobiecie na służbie pokazać. Ale tak to ja się z moim mężem kocham, bardzo się kochamy, on przyprowadził do domu kobieta, kero mi okna pomyje, te pichy wykrupie, wągiel przyniesie, no przecież ja się nie będę marasić, jak mam taką inteligentną robotę.